Litera Gullivera, czyli podróże po literaturze. Dzień dobry, gościmy dzisiaj w księgarni Inne Historie na Nowym Mieście. Jeżeli chcecie się przekonać, co tutaj robimy, zapraszamy do środka. Tutaj mamy dział dla dorosłych, ale dzisiaj skupimy się na małych historiach. Startujemy dzisiaj z nowym cyklem, w którym chcielibyśmy polecać Wam ciekawe książki, które pojawiają się na rynku wydawniczym, a także miejsca na mapie Warszawy, w których możecie je znaleźć. Na początek chciałabym Wam polecić mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich, wydawnictwa Dwie Siostry. Jest to fantastyczna książka, która może być pretekstem do pokazania dziecku różnorodności kultur, historii różnych narodów, smaków, zapachów. Jest bogata w różne ryciny. Każda z nich jest odrębna, wyjątkowa, bardzo ciekawa, ale nie będę Wam zdradzać wszystkich, ponieważ polecam ją do przeglądania na kanapie całą rodziną. Jest ona również bardzo dobrą pozycją książkową do rozmowy o szacunku, tolerancji i o tym, że na tym kolorowym świecie dla każdego z nas jest miejsce. Zajrzyjcie do niej koniecznie. Pozostając w tematyce książek obrazkowych, chciałabym przybliżyć Wam bardzo ciekawą pozycję, jaką są Migranci wydawnictwa Dwie Siostry. Jest to książka, która porusza bardzo ważny temat opuszczenia swojego domu, opuszczeniu swojego kraju, swojego miejsca, szukaniu bezpieczeństwa, szukaniu lepszego życia. Historię tej podróży autorka przedstawia nam na przykładzie zwierząt. Bohaterami jest słoń, lew, nosorożec, zając. Wszystkie te zwierzęta pakują całe swoje życie w jeden tobołek, jedną walizkę i ryzykując swoje życie, szukają dla siebie nowego i bezpiecznego miejsca w tym dużym świecie, o którym wcześniej Wam opowiadałam. Książka jest o tyle wyjątkowa, że została wpisana na listę książek najbardziej godnych polecenia dzieciom na całym świecie. I tak jak możemy przeczytać z tyłu okładki bardzo pięknie wydanej, ilustrowanej książki, jest ona pełna ciszy, a jednocześnie mówi więcej niż 1000 słów. Zapraszam Was serdecznie do wspólnego przeglądania. Wojna, która zmieniła Rondo. To kolejna książka, która opowiada o stracie i o walce o lepsze jutro. Mieszkańcy Ronda nie wiedzieli, kim jest wojna. Zjawiła się znikąd, czarna i straszna, tak jak zjawia się w różnych miastach. Jak ją pokonać? Jak z nią walczyć? Szukali odpowiedzi na to pytanie, bo jak walczyć z kimś, kto nie ma serca, komu nie można zrobić krzywdy i kto na każdym odciska swoje piętno? Szukali odpowiedzi na to pytanie, czy światło zawsze pokona ciemność, czy w jedności siła, czy razem damy radę. Odpowiedzi na te pytania możecie szukać razem z nami w inscenizacji tej książki, ponieważ już we wrześniu będziecie ją mogli obejrzeć na deskach naszego teatru. Na koniec naszego odcinka, teraz tu jest nasz dom Barbary Gawryluk, ze wspaniałymi ilustracjami Macieja Szymanowicza. Książka bardzo aktualna, pokazująca nam proces aklimatyzacji w nowej rzeczywistości. Proces pokazany oczami dziecka. Książki, tak samo jak teatr, ułatwiają nam rozmowy na trudne tematy. My wybraliśmy dla Was kilka z nich, ale jak wiemy, jest ich wiele. Mają one swoje miejsca w zakątkach takich jak ten. My będziemy ich dla Was szukać i mamy nadzieję, że spotkamy się razem w następnym odcinku. Do zobaczenia!